Dzień dobry moi drodzy, witam was, Leszek Sieć w kolejnym odcinku, to ja Grażynka i dzisiaj specjalnie dla was zrobiliśmy z wujasem małe, krótkie Q&A, krótkie i małe, ponieważ są wakacje i musimy z wujasem też trochę odpocząć, dlatego zapraszam was, Lisek, Rafałek, Koko oraz Dzik Trypson też są z nami i też będą odpowiadać pewnie na pytania, chociaż oni nie mówią, to pewnie nie odpowiedzą. Pytanie numer jeden. Co ciebie, ciociu, motywuje do ćwiczeń? Ja ją motywuję. Pytanie numer dwa. Czy Leszek ma sympatię? Leszek, masz? Tak, przez jakiś czas spotykał się z Koko, ale ostatnio ją rzucił i dziewczyna jest w rozsypce. Musimy ją jak najszybciej poskładać do kupy. Siostro, skalpel? To skalpel, czy to skalpel? To. Operacja okazała się sukcesem, ale niestety nosa nie udało się uratować. Pytanie numer 3. Ciociu, czy przedłużasz rzęsy u kosmetyczki? Kochani, kilkukrotnie próbowałam przedłużyć rzęsy w salonie kosmetycznym, szczególnie przed jakąś ważną okazją albo przed wakacjami, ale zdecydowanie nie jest to zabieg dla mnie. Po pierwsze, nie czuję się komfortowo, kiedy wiem, że mam coś przyklejone do twarzy, czuję się z tym naprawdę dziwnie. Po drugie, rzęsy odpadają, przekręcają się, już po tygodniu wyglądają naprawdę źle, dlatego zabieg trzeba często powtarzać. Po trzecie, sam zabieg jest dość czasochłonny, bo trwa ponad 2 godziny, jestem strasznie niecierpliwa, jest mi naprawdę ciężko wytrzymać w pozycji leżącej przez tak długi czas, a niestety nie mogę zasnąć wtedy. Po czwarte, no zabieg jest kosztowny i trzeba go często powtarzać, więc zbiera się nam przez kilka miesięcy całkiem spora kwota, a ja takie pieniądze wolę wydać na buty albo na torebkę. A ponieważ moje rzęsy są krótkie i dość blade i jak nie są pomalowane, to praktycznie ich nie widać, długo szukałam idealnego dla mnie rozwiązania, aż w końcu trafiłam na maskarę L'Oreal X Fiber. Jest to maskara, która spełnia wszystkie moje wymogi bycia idealną. Maskara składa się z 2 specjalistycznych szczoteczek. Pierwsza z nich, klasyczna, jest bazą czarną, co jest zupełną innowacją. Natomiast druga, lekko wygięta, zawiera 20 razy więcej włókien, które ekstremalnie zagęszczają, przedłużają i podkręcają nasze rzęsy. A teraz pokażę wam, jak ta maskara działa. Zaczniemy od nałożenia bazy na dolne i na górne rzęsy. I od razu po nałożeniu bazy nakładam część, w której są włókienka, które zrobią mi cuda z rzęsami. I proszę bardzo, dzięki tuszowi L'Oreal X Fiber efekt sztucznych rzęs został osiągnięty i to za ułamek ceny. A teraz czas na suchara od wujaszka. Zaczynamy. Co wujaszek je po treningu? Chleb na zakwasie. Ała. Ała. Zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków. Nie wiem co to będzie, ale pewnie coś ekstra. No i oczywiście komentujcie, zadawajcie kolejne pytania do kolejnych odcinków Q&A.
subskrybujcie, udostępniajcie oraz odpoczywajcie i korzystajcie z ostatniego, a dla niektórych prawie ostatniego miesiąca wakacji, czyli sierpnia.